ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. Na początek najważniejsze informacje w skrócie. Kara dożywocia i pozwolenie na ujawnienie wizerunku Krzysztofa K., oskarżonego o zamordowanie pracodawcy i właściciela fermy w Zadowicach w powiecie kaliskim. Życie ludzkie nie ma dla niego żadnej wartości. Z dużą łatwością podjął decyzję o pozbawieniu życia Piotra. Żadnych okoliczności łagodzących w tej sprawie nie zaistniały. Brutalność jest pojęciem dosyć nieostrym i czy mówimy o brutalności w takim rozumieniu o ilości zadanego cierpienia, czy też powiedzmy konsekwencjach, jakie one wywołały. Rzuć żer żarłaczowi z myślą o najmłodszych czytelnikach. Akcja w sumie bliska jest idei także book crossingu, bo jeśli wyrosły nam dzieci, to warto znaleźć w domowej biblioteczce już nieużywane książki i przynieść je do biblioteki. Ostatni mecz u siebie, pierwszy z kibicami MKS, zdeklasował drużynę z Kwidzyna. To mecz dwóch dobrych obron, parad bramkarskich i troszeczkę błędów ataku. Druga połowa, no to można powiedzieć brutalnie, że to była już egzekucja. Dożywocie dla mordercy właściciela fermy w Zadowicach w powiecie kaliskim oraz pozwolenie na publikację wizerunku sprawcy, który swojego pracodawcę zamordował, oddając do niego dwa strzały. Jeden z daleka, drugi z przyłożenia, co według sądu było jednoznacznym dowodem brutalności Krzysztofa K. Pochodzący z Wałcza sprawca odpowiadał jeszcze za usiłowanie morderstwa żony swojego pracodawcy, kradzież biżuterii oraz nielegalne posiadanie broni. Wcześniej był już karany, w więzieniu spędził łącznie 28 lat. Morderstwa właściciela fermy, na której pracował, oskarżony dokonał w recydywie. Jak wynika z ustaleń, mężczyzna swojego pracodawcę zamordował, oddając do niego dwa strzały. Jednak jak wyjaśnił, pistolet miał wystrzelić przypadkowo w trakcie sprzeczki. Inaczej wynika z opinii biegłych. Druga z ran postrzałowych w głowie Donata powstała z tak zwanego przyłożenia. Tak więc było tak, że oskarżony najpierw strzelił do Piotra z odległości kilku metrów, a następnie, gdy ten upadł, podszedł do niego i przyłożył broń mu do głowy i strzelił. Za popełnienie tego czynu sąd wymierzył oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Należy podkreślić, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest swego rodzaju karą eliminacyjną. Wałczanin tłumaczył, że był źle traktowany przez pracodawcę, szantażowany i wykorzystywany do brudnej roboty w nielegalnych interesach, jakie właściciel fermy prowadził. To nie przekonało sądu, by złagodzić karę. Brak skruchy ma być dowodem na jego demoralizację, a jak przypomniał sąd, przeszłość oskarżonego pokazuje, że resocjalizacja nie zdała u niego egzaminu. Takim właśnie sprawcą jest oskarżony Krzysztof K. Był on dotychczas 15-krotnie karany. Pierwsze jego skazanie miało miejsce w roku 1984 roku, kiedy to popełnił po raz pierwszy przestępstwo jako 19-latek. Spędził łącznie w zakładach karnych ponad 28 lat. Oskarżony swoim zachowaniem dowiódł, że życie ludzkie nie ma dla niego żadnej wartości. Z dużą łatwością podjął decyzję o pozbawieniu życia Piotra,
który pomógł mu, dając pracę i mieszkanie, gdy ten opuścił po raz kolejny zakład karny w październiku 2018 roku. Działanie oskarżonego nacechowane było brutalnością i bezwzględnością. Po dokonaniu zbrodni nie okazał on skruchy i refleksji nad swoim postępowaniem. Trzeba zaakcentować ogrom zła, jakie wyrządził oskarżony. Pozbawił życia męża i ojca nieletnich córek. Sąd wyraził też zgodę na publikację wizerunku Krzysztofa K. Proszę zdjąć maseczkę. Wyrok, jaki zapadł przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, jest tożsamy z żądaniami prokuratury. Żadnych okoliczności łagodzących w tej sprawie nie zaistniały, żadne przesłanki, które przemawiałyby za jakimkolwiek łagodniejszym potraktowaniem sprawcy. Obrońca Krzysztofa K. przypomniał, że oskarżony przyznał się do zamordowania pracodawcy. Zaprzeczał, że chciał zamordować jego żonę i to w trakcie procesu było kwestią sporną. Wszystko też dokładnie opisał oraz wyjaśnił, jakie stosunki łączyły go z zamordowanym i jak był przez niego traktowany. Sąd podszedł do tych kwestii przez niego podniesionych dosyć bezkrytycznie. No, przy tej kwalifikacji prawnej ta kara nie jest zaskoczeniem, natomiast co do pozostałych okoliczności, no nie chciałbym tutaj też ujawniać do końca okoliczności sprawy. Brutalność jest pojęciem dosyć nieostrym i czy mówimy o brutalności w takim rozumieniu o ilości zadanego cierpienia, czy też powiedzmy konsekwencjach, jakie one wywołały. Sąd w mojej ocenie kierował się tym drugim kryterium, czyli bardziej konsekwencjami niż brutalnością samego zdarzenia, gdyż tutaj na pewno nawet Państwo widzieli w tym sądzie zdarzenia o dużo brutalniejszym przebiegu w takiej potocznej ocenie. Wyrok jest nieprawomocny, obrona zapowiedziała apelację. Czerwiec w Kaliskiej Bibliotece to czas wielu inicjatyw skierowanych do najmłodszych czytelników. Z jednej strony dobiega końca akcja Literka do Literki, Grosik do Grosika, a od Dnia Dziecka ruszyła kolejna pod tajemniczą nazwą Rzuć Żer Żarłaczowi. Literka do Literki, Grosik do Grosika zainaugurowano 1 czerwca zeszłego roku. Głównym partnerem akcji było PKO Bank Polski, a jej mottem hasło Czytaj książki. To się opłaca. Dzieci przychodziły do biblioteki i za każde wypożyczenie książki otrzymywały naklejki w kształcie grosików. Po zebraniu 6 otrzymywały nagrodę niespodziankę ufundowaną przez bank. Jest nam miło, że pomimo pandemii w akcję włączyło się już ponad 400 dzieci. Zyskaliśmy zatem kilkaset nowych czytelników. Wielu z nich nie poprzestało na zdobyciu nagrody i nadal przychodzą do naszych placówek. Akcja Literka do Literki, Grosik do Grosika trwa do 25 czerwca i do tego czasu każdy przedszkolak i uczeń klas 0-3 szkół podstawowych ma jeszcze szansę włączyć się do akcji, zebrać komplet naklejek za wypożyczane książki i odebrać zasłużoną nagrodę w PKO Banku Polskim. Mali czytelnicy są zawsze głodni ciekawych i różnorodnych książek, pożerają wręcz każdą ich ilość, a biblioteka dostarcza kolejne porcje. Poszerzające się grono najmłodszych czytelników dowodzi jednak, że książek na półkach nigdy za wiele, stąd pomysł na akcję Rzuć Żer Żarłaczowi. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka ma nadzieję zgromadzić jeszcze więcej ciekawych lektur dla najmłodszych odbiorców. Tytuł akcji Rzuć Żer Żarłaczowi wynika ze skojarzenia popularnej na YouTubie piosenki i tańca Baby Shark z nienasyceniem naszych małych czytelników, którzy wręcz połykają książki. Akcja w sumie bliska jest idei także book crossingu, bo jeśli wyrosły nam dzieci, to warto znaleźć w domowej biblioteczce już nieużywane książki i przynieść je do biblioteki. Z drugiej strony tym, którzy nie mają używanych książek, myślę tu także o firmach czy instytucjach, a chcieliby rzucić żer małym żarłaczom, stwarzamy okazję wpłacenia niewielkich sum na konto biblioteki lub bezpośrednio w naszych placówkach. Warto przyjść do Kaliskiej Biblioteki właśnie w czerwcu, bo dzieci i młodzież mogą przez cały miesiąc założyć kartę biblioteczną zupełnie bezpłatnie. Z jedną kartą można wypożyczać książki w 11 placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Na tych, którzy zgłoszą się najwcześniej, czekają piękne zakładki, ręcznie wykonane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej Fundacji Miłosierdzie.
Zanocuj w lesie, tak brzmi nazwa ogólnopolskiego programu stworzonego przez Lasy Państwowe, który od miesiąca daje możliwość spędzenia nocy pod leśną chmurką bez łamania prawa. Sprawdziliśmy, czy jest zainteresowanie takim wypoczynkiem w kaliskim nadleśnictwie. W projekcie można wziąć udział od 1 maja. Został on stworzony głównie z myślą o osobach, dla których ważny jest kontakt z naturą lub dla tych, którzy chcą spróbować nietypowej formy aktywności na świeżym powietrzu. Możemy wybrać się w specjalnie wyznaczone miejsca, które znaleźć też można wraz z mapkami na stronie internetowej Nadleśnictwa Kalisz, ale także w aplikacji MBDL, czyli Bank Danych o Lasach. Możemy znaleźć dokładnie, gdzie możemy zanocować w lesie, które obszary są do tego wyznaczone, a także gdzie pozostawić samochód i ewentualnie rozpalić ognisko. Biwakować bez formalności można 48 godzin. Jeśli jednak ktoś chciałby spędzić więcej czasu w lesie, musi o tym poinformować nadleśnictwo. Podobnie jest, jeśli grupa liczy więcej niż 9 osób. Taka gromada musi także dostać pozwolenie na leśny survival. Dlatego obecnie nie wiemy, czy dużo osób już skorzystało z tej opcji zanocuj w lesie, ponieważ najczęściej osoby, które spędzają noc w lesie w ramach tego programu zanocuj w lesie, spędzają tą noc w dwie, maksymalnie trzy osoby, z naszych praktyk to wynika, więc one tego zgłaszać do nadleśnictwa nie muszą. Natomiast wiemy, że zainteresowanie jest, ponieważ mieliśmy już w tej sprawie kilkanaście na pewno telefonów, a także zapytania mailowe. Najczęściej osoby nocujące w lesie wykorzystują karimatę, namioty lub hamaki. Nie brakuje jednak takich, których poniosła jednak nieco wyobraźnia lub zwyczajnie chcieli pochwalić się swoimi zdolnościami manualnymi. Tutaj mamy takie przedstawienie nie do końca tego, na czym polega zanocuj w lesie, bo nie chodzi nam o budowanie jakichś tego typu obiektów, ponieważ musimy też zdawać sobie sprawę, że one w tym momencie stanowią zagrożenie pożarowe w lesie. Dlatego takiego czegoś nie budujemy. Nie budujemy drewnianych wiatek z jakichś różnych takich materiałów sztucznych, bo takie zdjęcia też już docierają do nadleśnictwa, że gdzieś tam takie rzeczy też powstają. Żeby wiedzieć, gdzie rozbić biwak, najlepiej wejść na stronę Lasów Państwowych i zobaczyć, które tereny zostały wyznaczone pod ten typ wypoczynku. W naszej okolicy to aż 1500 hektarów. Wśród nich są także miejsca dobrze znane Kaliszanom, czyli Las Winiarski, a także Lasy Leśnictwa Wróbel czy Wilcze Łuki. Nadleśnictwo Kalisz zaprasza i gwarantuje niezapomniane przeżycie. Być może jest to pomysł na spędzenie kilku najbliższych wolnych dni, a jeżeli mowa o podróżowaniu i wakacjach, to Polska znalazła się w gronie 7 państw, które już teraz mogą wydać europejski certyfikat COVID, zwany potocznie paszportem covidowym. Ułatwi on podróżowanie po Unii Europejskiej. Kod QR można pobrać na internetowym koncie pacjenta. Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, który można pokazać przekraczając granicę. Zawiera informacje, które ułatwią służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy potencjalnie stwarzamy zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziemy podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów. Certyfikat to bowiem dowód na to, że przeszliśmy COVID-19, posiadamy negatywny wynik testu PCR na COVID-19, zostaliśmy zaszczepieni przeciwko COVID-19. Certyfikat będzie wydawany i stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 lipca. W Polsce jest już dostępny. Jesteśmy jednym z 7 krajów, w których mieszkańcy mogą pobrać zaświadczenie. Dokument jest wystawiany dla osób od 12 roku życia, które przyjęły szczepionkę lub przeszły chorobę albo mają negatywny wynik testu na COVID-19. W przypadku zaszczepionych certyfikat będzie można pobrać po 14 dniach od daty zakończenia procesu szczepienia. Dla ozdrowieńców certyfikat będzie ważny przez 180 dni od daty otrzymania pozytywnego testu PCR. Osoby, które zdecydowały się na test i mają negatywny wynik, mogą pobrać certyfikat w ciągu 48 godzin od daty wykonania badania. Certyfikat można pobrać w formie cyfrowej przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje internetowe konto pacjenta oraz aplikację mObywatel. Ważne, certyfikat można pobrać także w formie papierowej w punktach szczepień lub u lekarza pielęgniarki w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Pasja to coś, co napędza nas w życiu i sprawia, że jest ono pełniejsze, ciekawsze. I wiek nie gra tu roli, na co przykładem jest 87-letni kaliszanin Marian Ozdowski, który zaprasza do akceleratora kultury na wystawę swoich prac.
Mariana Ozdowskiego nasi widzowie znają z programu Senior na Medal. Jesienią ubiegłego roku spotkaliśmy się z nim w jego mieszkaniu, które jest jego pracownią i jednocześnie przechowalnią setek dzieł. Zawodowo związany był ze służbami mundurowymi, ale każdą wolną chwilę spędzał przy płótnie. Preferuje malarstwo olejne, a maluje przede wszystkim architekturę miasta. Lubi też oddawać naturalne piękno przyrody, dlatego sporo w jego twórczości pejzaży. Pan Marian brał udział w ponad 70 plenerach na terenie całej Polski. Wystaw indywidualnych miał około 40. Za swoją twórczość był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Pasja tak. W życiu według pana jest bardzo ważna? Tak, tak. I dlaczego? No, coś pani powiem. Człowiek, który nie ma żadnych zainteresowań, to właściwie nie ma życia. Jakbym pani zaczął mówić i panu przypadki, gdzie ludzie się bez, którzy żadnych zainteresowań nie mają, stoczyli się na dno. Bo są, to malowanie bo taki, też panu pomagało w takich trudnych momentach zgadza życia? Się, tak, tak, tak. A miałem trudne momenty, rzeczywiście miałem trudne momenty. I co, wtedy po prostu płótno, pędzelki, tak. Farby? I to była naprawdę taka odskocznia, następował spokój. Wówczas przez trudną sytuację epidemiczną obrazy musiały, tak jak i my, znosić izolację. Teraz w końcu pan Marian może zaprosić na swoją wystawę pod tytułem Morza, Góry, Lasy. To jeden z pana ulubionych obrazów tak. Z tej serii Natury, Natury, Pola, Lasy. Dlaczego? No dlatego, że pokazuje piękno naszego kraju. To przecież dla nas chyba wszystkich ważne, pokazywanie piękno kraju. I to jest jeden z elementów tego pięknego krajobrazu polskiego. I kiedy pan namalował, widzę data 2020, czyli ten pandemiczny rok. Tak, tak, właśnie. Przenosił się pan w lasy, w naturę. Pan Marian liczy sobie 87 wiosen i wciąż robi to, co kocha, czyli maluje. No w tym roku 5 chyba zrobiłem na razie, no już nie mam gdzie trzymać. Państwo widzieliście, że zastawione szafy, wszystkie kąty, nie mam gdzie już tego trzymać. Ale i tak nie przestanę malować, dopóki będę mógł, a jeszcze mogę. Kojące pejzaże, martwą naturę i pewną niespodziankę, która kryje się w tytułowych trzech kropkach, znajdziecie w akceleratorze kultury, odnowionym obiekcie po byłym chińskim centrum handlowym przy ulicy Nowy Świat. Wystawę można oglądać do 9 czerwca w godzinach otwarcia akceleratora, czyli od wtorku do niedzieli od 13 do 21. Po wysokiej wygranej z MMTS Kwidzyn szczypiorniści Energa MKS Kalisz wciąż liczą się w walce o piąte miejsce na koniec sezonu PGNiG Superligi. Wtorkowy mecz w hali Arena był dla podopiecznych Tomasza Strząbały ostatnim w tym sezonie domowym starciem i zarazem pierwszym w tym roku, które z wysokości trybun obejrzeli kibice. Na powrót na trybuny kibice kaliskiego szczypiorniaka czekali ponad pół roku. Miłośnicy drużyny mogli obejrzeć zmagania piłkarzy ręcznych na żywo w ostatnim w tym sezonie ich meczu w arenie. No troszeczkę się ozwyczailiśmy, to prawda. No, na tych meczach było cicho, po prostu było słychać każdy tutaj szum i każdy tekst z ławki, więc brakowało nam tego. No liczę, że w przyszłym sezonie, jak już zaczniemy, będzie znowu pełna hala i ten słynny kaliski doping wreszcie zawita do hali. We wtorkowy wieczór fani MKS-u byli świadkami 13 w tym sezonie zwycięstwa ekipy z Nadprosny. Początkowo rodziło się ono w bólach, bo przez 10 minut bramek było niewiele, raptem dwie, a niżej notowany zespół z Kwidzyna sprawiał gospodarzom sporo kłopotów i prowadził nawet w 23 minucie 7-6. To mecz dwóch dobrych obron, parad bramkarskich i troszeczkę błędów ataku. Po prostu musieliśmy troszeczkę się odblokować, wiedzieliśmy, że w obronie bardzo dobrze stoimy. Przewaga MKS-u zarysowała się dopiero w końcówce pierwszej połowy i na początku drugiej, gdy miejscowi zdobyli aż 9 goli z rzędu, odskakując rywalom na 15-7. W ostatnich dwóch kwadransach Kaliszanie sukcesywnie powiększali dystans i w efekcie wygrali 27-16. Pracowaliśmy super od pierwszej minuty w obronie i właściwie można powiedzieć, że 60 minut otrzymaliśmy wysoką jakość gry w obronie. I nasi bramkarze oczywiście z tyłu pomagali, dzisiaj mieli wysoką dyspozycję, także to było kluczem do zwycięstwa. A kiedy zaczęliśmy też skutecznie grać w ataku, no to już właściwie można powiedzieć, że wynik był przesądzony. Nastawialiśmy się, no, mimo okoliczności nastawialiśmy się na trudny bój,
I taki faktycznie był przez tam pierwsze 15-20 minut mecz obron. Mocne obrony z jednej i z drugiej strony, dobra postawa bramkarzy. I tak to wyglądało. No a później już końcówkę pierwszej połowy gdzieś tam MKS nam obskoczył na 3-4 trafienia, a druga połowa, no to można powiedzieć brutalnie, że to była już egzekucja, tak? Minus 11 po 60 minutach. Przykro. Do okazałego triumfu MKS-u wydatnie przyczyniła się postawa Mikołaja Krekory, który odbijał rzuty rywali ze znakomitą 50-procentową skutecznością. W ofensywie z kolei brylował Kacper Adamski, zdobywca 9 bramek. Sezon 2020-2021 w PGNiG Superlidze kaliski zespół zakończy w najbliższą sobotę w Opolu. Stawką pojedynku z tamtejszą Gwardią będzie piąte miejsce. Tak, każdy zespół, który ma jakiś tam charakter sportowy, gra do końca. Wiadomo, że Opole to bardzo wymagający przeciwnik, zwłaszcza u siebie w domu. I jeszcze trzeba będzie lepiej zagrać niż dzisiaj, żeby tam się pokusić o niespodziankę. Sobotni mecz w Opolu rozpocznie się o godzinie 19:30. Będzie on transmitowany przez TVP. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie MMTS Kwidzyn nie zagra już w Superlidze. O zajęcie tego miejsca stara się drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. Jeśli dostanie licencję, czekają nas emocjonujące derby. A przed nami pierwszy i do tego długi czerwcowy weekend, który przyniesie typowo letnią, stworzoną do wypoczynku pogodę. Będzie słonecznie i ciepło. Sielankę momentami zakłócą silniejsze powiewy wiatru, jednak mimo to będzie i tak pięknie. A jeśli będzie Was bolała głowa, to przyczyny szukajcie w skokach ciśnienia. W środę wieczorem zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą 14 stopni Celsjusza. W nocy mniej chmur, a temperatura spadnie do 10 stopni na plusie. Wiatr słaby, ale możliwe mocniejsze porywy, nawet do 30 km na godzinę. W czwartek w ciągu dnia ciepło, a niebo niemal bezchmurne. Na słupkach tęci 20 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie rosło. W nocy z czwartku na piątek na niebie przybędzie chmur, jednak nadal będzie ciepło. Temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza. Będzie wiał bardzo słaby wiatr, a ciśnienie znów będzie rosło. Piątek od samego rana pogodny. Będzie słonecznie i bezchmurnie. Temperatura maksymalna to 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby. Piątkowa noc ciepła, na słupkach rtęci 15 kresek powyżej zera. Będzie wiał bardzo słaby wiatr. Ciśnienie będzie spadać. W czwartek Boże Ciało diecezja kaliska zachęca do udziału w tradycyjnej procesji, która w związku z remontami ulicy w Śródmieściu przejdzie zmienioną trasą. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą na głównym rynku o godzinie 10:00. Nabożeństwu przewodniczyć będzie biskup kaliski Damian Bryl. Następnie sprzed ratusza wyruszy główna procesja miejska. Ulicą Zamkową do sanktuarium świętego Józefa, następnie ulicami Kolegialną, Sukienniczą i Rzeźniczą, by powrócić na główny rynek. Tegoroczna trasa procesji została zmodyfikowana ze względu na prowadzone prace remontowe ulicy Śródmiejskiej i Złotego Rogu. Wiernych oczywiście obowiązywać będą przepisy sanitarne, przede wszystkim dystans społeczny. A w piątek zamiast magazynu miejskiego zapraszamy Państwa do obejrzenia reportażu z symulacji katastrofy komunikacyjnej i związanych z nią badań naukowych Akademii Kaliskiej. I zaglądajcie na nasz portal faktykaliskie.pl, gdzie informacje z miasta i regionu są przez całą dobę. Tam przeczytacie m.in. o otwarciu parku linowego, który ruszy w czwartek. Możecie też zajrzeć na nasz kanał na YouTubie Fundacja Reakcja. Tam wszystkie dotychczasowe wydania serwisu. Polecajcie też ten adres znajomym, którzy nie mają telewizji kablowej. A magazyn miejski wraca w poniedziałek po długim weekendzie. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.